Wydaje wam się, że odrobinę chamskie. Aj tam, zasłużyła sobie. Tana! Co jest grane? Gdzie poleciała moja siostra? No tylko odcinki mały ja, Johanna! Ale kaska. Nie! Kurwa, nie! Po pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym, zimowym wypadzie do Blackwood. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was i przeżyć wspólnie chwilę, które na pewno nie zapomnę. Nie wiedziałem, że to jest rok później. Coś nie doczytałem. Przez wzgląd na moje siostry i... No wiecie. Muszę znaleźć sam. Kurwa mać. No i to, że ja trafiłem do tyłu. No, obok Josha, tak się poznaliśmy. Bum. Efekt motyla. No tato, teraz już wiem, że się spotykałem rok po śmierci. Mam wrażenie, że ta góra rośnie przy każdej wspinaczce. Musiałem to gdzieś ominąć. W sumie też tak. Zazdrość, mam. Nie tak? Taki tytuł. Josh, brat Hany i Beth. Przejebane. Musi być gdzieś jakieś okno, które możemy, wiesz, otworzyć. Ej, chwila, moment, mamy się włamać? Jakie to włamanie, jeśli jesteś właścicielem, co? Żadne. Chyba, że cię zgłoszę psom. Panie przodem wodzu. Słuchałeś mnie w ogóle? Przestań się mazać, jaja wyhoduj. No coś mi tu kurwa nie gra. Ten Krista wygląda miał trzy dychy, ten pierdoli o rodzicach, to są niby kumple kurwa długoletni. Nie mówię, że mam. A osoby gadują o bzykaniu Ashley. Lepiej się postaraj wodzu, bo inaczej. Nie klei mi się to. Odmrożą sobie tyłeczki, a po takiej grze wstępnej to pan sobie nie pobzykasz. No racja, zimne tyłki są najgorsze. Żyję. Mogłem było blisko, widzowie. Chodzi o WF? Ta, wiesz, wspinaczka po linie. Musimy znaleźć wyższe okno. O! A to o, ja? Kurwa. Nie sądzę. Masz! Użyj tego! To za totemik. Oj, to totemik śmierci. A nie, straty jednak. Ostrzegał o możliwej stracie jednego z przyjaciół. Plemiona rdzennych. Okej, okay, dobra, to wiadomo. To samo jest napisane. Próbuję ogarnąć, kto to jest. Albo Emily? Chyba Emily, nie? Dobra, Emily się pali. To co, widzowie? Jutro dokończymy sobie, co? Kurde, co to było? Bardzo śmieszne, Chris. Skąd wiedziałaś, że to ja? Nie masz przypadkiem jakichś drzwi do otwarcia? No już. Więc oni, kurwa. A to okienko się tak rusza. Już myślałem, że w piłkę na hali grają. Obok. Podejdziemy sobie po dezodorant i spierdalamy. Tak, widzowie? Tak. No bierz to, debilu. Ale łapsko wyciągnął. Dobra. Uwaga. Tu po prawej stronie jest zombie, które mnie łapie za rękę, jak sięgam po dezodorant. No kurwa. Bardziej obvious jumpscare'a to nie widziałem. Mówiłem wam. Nie był to zombie?
O, nie muszę sam wracać na dół. Tyłki nam już tu zamarzają. Dzięki, dzięki, dzięki za aplauz. Wiecie, gdzie mnie szuka. Kurwa, no i... Aha! Zbytle wystraszyło. Co to było? Żyjesz? Jakiś niedźwiedź czy inny tygrys. O, to tylko śliczny mały rosomak. Mały. Nie przejmuj się, jeszcze będziesz mężczyzną. No to wszyscy takich cwaniaków zgrywają. Rozpierdolej, przysięgam. Ja znam lepsze miejsca. Jeny, jak dobrze być już w środku. Nawet jeśli tu też trochę pizga. Spoko, rozpalony. Kompletnie nic się tu nie zmieniło. Od roku nic nie ruszaliśmy. Myślałam, że policja zawsze robi bajzel. Za wiele to tu się ostatnio nie działo. Ano. Czołem, mordy wy moje! Cześć! Yo. Czym chata bogata, ziom? Tak jest. No, pewnie. Zrelaksuj się, bierz co tylko chcesz. Nawet bez zaproszenia bierzesz, nie? Wow, zrozumiesz, stary. Sprowokuj albo ostrzesz. Sprowokuję go lekutko. Co wyczyniałeś zem tam na szlaku? Co? Widziałem was. Przez teleskop. Na szlaku? Wpadliśmy na siebie. Więc ją przytuliłem i powiedziałem cześć. Co, pozwiesz mnie? Przeproś? Nie no. Olina walimy. Okej. Okej, pewnie tak właśnie było. Wiesz co? Możesz sobie wmawiać co chcesz. To wolny kraj. Uważaj sobie, Mike. O mój Boże, chyba się pożygam. Próbujesz go tam połknąć, czy co? Serio, musi się z tym aż tak obnosić? Naprawdę, nikt tu nie chce ci go zabrać, mała. Przepraszam, mówiłaś coś do mnie? Ojej, nie słyszałaś? Za głośno się łajdaczyłaś. Ktoś tu chyba ma ból dupy, że się nie załapał. Uważaj, bo jesteś czymś więcej niż przygodą. Normalnie tab malu krowo. Nazwałaś królową balu krową, się przejęłam. Daj spokój, Emily albo Jazz. Dobra. Ale macha oczkami, jak się zmienia. Dobra. Uspokoić ją, czy sprowokować? Tylko prowokuje Jazz. A Jazz jest cool. Jazz nic nie wie. Emily to dziwka. Nam na prawo. Em, daj spokój. Stór dziób, Matt. Nie wtrącaj się, przygłupie. Uważaj sobie. A co? Tylko tobie wolno go uciszać? Mamy nie tykać twoich zabawek? Co za tępa dzida? Ta jasne. Gówno mnie obchodzi, co ty myślisz. Przynajmniej myślę. Średnia 5-0. Wspomnij to sobie, jak będziesz dupą szukać pracy, suko. A po jaką cholerę oceny komuś, kto potrafi wykorzystać swoje naturalne walory? Proszę cię. Ty byś swoim cienkim kuprem nawet czerstwej buły nie ugrała. Mówisz serio? Myślisz, że to na mnie obejrza? Nie, oj, kurwa, mam 13 lat wszyscy. Co? Dobra, znowu uspokajamy Emily. Emily, starczy. Przeginacie. Na cholery tak skaczecie sobie do gardeł. Właśnie, Em. Po co chcesz się szarpać o byłego faceta, co? Starczy! Ludzie, nie po to tu jesteśmy. To nam nie pomaga. Nie na to liczyłem. Ach, skoro nie możemy ze sobą wytrzymać 10 minut, to może trzeba zrobić przerwę, co? Mike, weź obczaj tę chatkę dla gości, co o niej mówiłem. Okej, jasne, spoko. Co, idziemy?
byle dalej od tej kurwy. Idźcie ścieżką na wprost. No dobrze, że już poszli. Chciałeś ją zostawić gdzieś przy kolejce. Chodź, skarbie. Zajmie nam to moment. Ogrzejemy się potem. Ogrzejemy i to bardzo. Okej. Ale popierdolona jest ta laska. Chodźmy. Gwiazdy porno. Przydadzą się wam. Gwiazdy porno? Oglądałbym. Z bok. Sorry, że was tak wykopałem. Poradzimy sobie. O, jestem pewien, że jakoś się rozerwiecie. Miłej zabaw ze świrami. O, i teraz zobaczę potwora w kamerze. Typowe zagranie. No prawie. Następnym razem ja pstrykam. No, dobra, ale nie myśl sobie, że tak łatwo jest naraz pozować i sobie pstrykać. To co, ja celowałem? Chodźmy, chcę już do tej chatki. Kurwa, na jaką tabliczkę? Na drzewie tabliczkę miałeś. Na prawo. A, tu bez kitu. Nikt już w ogóle nie dba o to miejsce. W sumie szkoda. Dobra, dzięki. Za wskazówkę cenną. Oj. Totemik. Klaun. Czekaj. Niesie przestrogę przed groźbą. To jest Ashley. Ashley dostaje na pizdę. Od klauna. Wow, mój ty czarodzieju. No ale to nie klaun. Słyszałeś to? Chyba coś słyszałem. Tak. No to się kurwa wróć, debilu, no. Nie, no dalej idą się wyjebać od siekiernika. Nie wytrzymię z tymi głupkami. Kurde. Droga jest tak zablokowana, że chyba nie dojdziemy do chatki. Ja na pewno nie zamierzam wracać do tych nerdów ze schroniska i do popijania sobie czekolady z Emily. Wiesz co? Srać na to. Jesteśmy awanturnikami. Znajdziemy sobie inną, ciekawszą drogę. Jess! Kurwa! Hej, Jessica! Tak, żyję. Nic mi nie jest. Wow, mało się przez ciebie nie zesrałem. A myślisz, że ja nie? Nie połamałaś sobie nic? Z tego, co widzę, wciąż mam wszystkie 7 kończyn. Okej. Dasz radę wyjść? Nie wiem. Ciemno tu, nic tu nie widzę. Ostrożnie popchnij wagonik, chory, nie idę po ciebie. Ja mam popchnąć wagonik. A, do niej powiedzieć. A, popychaj ten wagonik. Dobra, Jess, masz tam wagonik. Jak go popchniesz, będziesz mogła wyjść. Dobra, daj mi spróbować.
Jest za ciężki. Przeciśnij się przez szczelinę, spróbuj jeszcze raz. Dobra, przecież jak spróbuję jeszcze raz, to nic się nie stanie. Dalej jeszcze raz! Jest mega ciężki. Może już go poluzowałaś. Słuchaj, Michael, jestem, wiesz, wysportowana i tak dalej, ale nie dam rady go ruszyć. Jakieś inne pomysły? Nie potrzebujemy latarki, bo nas potwór rozjebie. Dobra, okej. Okay. Skarbie, widzisz tę małą szczelinę między wózkiem a ścianą? Tę strasznie wąską? Tak, to może dasz radę, no nie wiem, się przez nią przecisnąć czy coś. Doceniam wysokie mniemanie o moim gibkim ciele, ale moje atrybuty się tam nie wcisną. A, w sensie, dobra, okej. Okay. Kumam. Okej, okay. No, to może rzucisz mi jakieś źródło światła, albo, no wiesz, odegrasz bohatera i zeskoczysz na pomoc? Dobra, Jess, rzucę ci latarkę, okej? Okay? O kurwa, uważaj. Jak będę musiał iść dalej sam co? Bez latarki? Rzucę ci, nie ma, uważaj. Masz ją? Tak, tak, mam. Co jest kurwa? Jess! Jess, co to było? Co jest? Wszystko w porządku? Zobaczyłam coś! Co? Coś się ruszało! Okej, to pewnie jakiś nietoperz czy coś. Nietoperz? Dobra, idę po ciebie. Trzymaj się. Majka! Przecież cię nie ugryzie, nie? Ale właśnie to robią nietoperze! Gryzą! A, sapierdalaj. Ty, ale że ona się przycisnęła z latarką, a bez latarki by nie dała rady, to niezły prank widzowie ta gra. No dalej! No cześć! No cześć! Możemy? Ej, 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 ej! Ej! O, przecież kurde! O mój Boże, wszystko okej? Okay? Jak rok nie dostał zawału grając w tę grę? Okej, okay. Nic mi nie jest. O, to temik. Ten ma jakiś ciobek, to inny. Przepowiada fortunę. No jaka to fortuna, jak ona cała we krwi jest? Wreszcie, światełko w tunelu. O, teleskop! Popatrzymy na drzewka, nie, popatrzymy tylko na chmurki, nie teleskop. Popatrzymy na chatkę. Wow. Co jest? Widziałam kogoś w chatce. Tylko nie teleskop, widzowie. Niech spojrzy. Nie brałaś czegoś czasem, Złotko? Nikogo nie ma. Co jest? Ciekawa ta muzyczka. Idę siku. Nie wiem, no już Majka mnie przestraszyła. Rozpierdolę go, jakby mnie ktoś chciał rozjebać. Jest łoś.
Kurwa! No nie mogę, no nie! Dowcip, nie? To tylko odpowiedź na pieśń Godowa. Wow, łatwy jesteś. A, jest we mnie może miłość. Ej, Mike! Chyba masz coś na twarzy. To jest kurwa. Dobra, okej. Okay. Sama się prosiłaś. Jess? Jess! Wiesz co, Sam? Tak, Josh? Chciałem tylko powiedzieć, że? Ty naprawdę wiele dla mnie znaczy, że tu wróciliście w tym roku i że ty wróciłaś, Sam. Niepewna albo wspierająca. No nic, pojeba, musimy... Josh, możesz na nas liczyć. Serio, otulić zawsze i wszędzie. Opieką. Posłuchaj, wszyscy jakoś przez to przejdziemy. Razem. Chcę, żebyśmy miło spędzili czas. Czekajcie, widzę jego Majka, z czego muszę zobaczyć czemu. Nie był to klaun, całe szczęście. Tylko ostrożnie. Ani zombie. Sobie, korzystałam już kiedyś ze schodów. No tak, szparki w deskach. Już widzę, jak mnie coś łapie i dojeżdża od plecy. Sorry, że zaciągnąłem cię w te lochy. Załatw mi ciepłą wodę i wszystko będzie ekstra fajnie. Nie chciałbym, żebyś musiała się tu błąkać sama. No wiesz. Wiesz, trochę mnie to miejsce przeraża. Ja? Nie chciałabyś tu zostać sama. Nam cię. Możesz, to podtrzymać? Co to było? A co niby? Ej, weź mi tu poświeć, bo nie widzę, co robię. Ej, no nie ruszyłem się. Możesz świecić tu, żebym coś widział, dobra? Nieźle, nieźle. Okej, słuchaj, zanim uruchomimy dobra, boiler, musimy nic nie było. Zwiększyć ciśnienie wody, dobra? Brzmi skomplikowanie. Nie, to dość prosta rzecz. O kurwa, oj, myślałem, że sobie idzie. RS, tak o. Ktoś tu idzie, widzowie, widzieliście to? Przylipione. Po prawej był gościu, kurwa. A to co znowu? Jest wiele możliwości i żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. Tylko cię czuszuję. Widzę, że na serio spękałaś. Wcale, że nie. Nie, no jasne. Podskoczyłaś, bo nagle nabrałaś ochoty na aerobik. Nie wkręcę go, bo zacznie uciekać i zostanę sam. Też to
totalnie spanikowałeś. Co? Nie. Jesteś blady jak ściana. Nie, bzdura. Schodziłem tu wiele razy i to miejsce po prostu tak ma. Wielka stara chata musi sobie czasem beknąć. Czekaj, też to słyszysz, nie? Josh? Co? Rytm jest dziwnie regularny. Nie ma w nim nic regularnego. Może trzeba iść to sprawdzić. Po co? A jeżeli to jakaś rura, która zaraz pęknie, albo ja wiem, problem z piecem? Nie sądzę. Na twoim miejscu nie chciałabym, żeby wybuchł pożar, kiedy tu jestem. Ta, racja. Ale co? No i... No idź. Kurwa, czemu mnie wysłał? Pierdolę. To jest jakiś mini koni. No bestiaj! Czemu są zamknięte? Żeby nikt się tu nie pałękał! Co do licha? Bum. Zostaliście zniszczeni. Że co? Nieźle. Nieźle. Ale powiedz, czemu to zrobiłeś? Tu na dole wszystko wygląda jak w jakimś horrorze. Wiecie, miałem niby przepuścić taką cudną okazję. Nie no, jaja sobie robisz? Wiedziałeś o tym, Deklu? Nie, i strasznie żałuję. Dobre to było. Jest na liście do odjebania już, Chris. Głupi numer, mógł mieć sobie siarenko w chmurze. Mistrz żartu. Nie mówiłam nic o dowcipach, tylko że twój głupi numer... O matko, ale miałaś cykora. Wcale, że nie. Zrobiłaś w galotki, przeczuję. Jak mam żyć świeby, kiedy już nie daję rady. Ona ciągle patrzy na mnie, ale widzi moje wady. Ha, ha. Jak mam żyć tutaj, kiedy nic się nie układa. Kiedy gra muzyka, ale mi gitara spada. Zuna się zrywa, ona mnie...